Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy na naszym tradycyjnym spotkaniu na Koszykowej w ostatni czwartek miesiąca. Temat naszego dzisiejszego spotkania: Kuryle Południowe, Wyspy Niezgody. Temat ten przedstawi pani dr Elżbieta Kurowska, politolog, politolożka zajmująca się problematyką azjatycką. Autorka wielu wartościowych i ciekawych opracowań i książek. Ja osobiście wspomnę książkę pod tytułem Macao, którą osobiście polecam zainteresowanym. Pani dr Potocka spędziła kilka lat w Japonii. Tu chcę podkreślić, że wszystko, co wiąże się z tym krajem, zna szczególnie dobrze. Zanim jednak przekażę głos pani dr Potockiej, kilka słów wprowadzenia. W dniu 21 marca bieżącego roku Rosja wycofała się z rozmów z Japonią na temat Kuryli Południowej, kończąc w ten sposób około 30 lat w zasadzie dobrych stosunków pomiędzy obu krajami. Była to reakcja na nader gorliwe zaangażowanie się Japonii w sankcje przeciwko Rosji, prowadzone w ramach reakcji tak zwanego kolektywnego Zachodu, czyli G7, inspirowanego przez Stany Zjednoczone, na agresję, reakcję na agresję Rosji na Ukrainę. Sankcje japońskie tym razem były o wiele bardziej zdecydowane i dotkliwe niż symboliczne działania Japonii wobec Rosji podjęte w roku 2014. Kroki podjęte przez Japonię wobec Rosji obecnie wynikały z wielu przesłanek i uwarunkowań. A więc i reakcje Rosji mogły być dość zróżnicowane. Ale Rosja jednak zareagowała bardzo w sposób zdecydowany poprzez właśnie wycofanie się z rozmów, co można odczytać jako swego rodzaju powrót do punktu wyjścia w sprawie wysp do punktu wyjścia sprzed lat 30. Byłoby jednak dużym uproszczeniem traktowanie tego problemu, czyli Kuryli Południowych, wyłącznie jako sprawy dwustronne, japońsko-rosyjskie. Nie można zapominać, że w pobliżu wspomnianych wysp znajdują się terytoria, które kiedyś pozostawały pod kontrolą Chin, a nieco dalej znajdują się obszary obecnie kontrolowane przez Chiny. Chiny tu są dynamicznie rosnącą potęgą światową, która niejednokrotnie pokazała w regionie, że potrafi dbać o swoje interesy. Również kraje nieco bardziej oddalone od Korei Południowych, jak KRD, czyli Korea Północna, Republika Korei, czyli Korea Południowa, dwa państwa koreańskie, mają też swoje interesy wiążące się z sytuacją tych wysp. Wreszcie USA, światowy hegemon, który z zapałem interweniuje od lat w najodleglejszych dla niego zakątkach świata pod różnymi pięknymi hasłami, ale zawsze w obronie swoich konkretnych interesów. I właśnie USA leżą też w bezpośredniej bliskości interesujących nas wysp. Mam tu na myśli szczególnie Alaskę i wyspy Aleut. Do tego dochodzi taki fakt, że Stany Zjednoczone traktują Rosję obecnie jako państwo wrogie. A równocześnie od zakończenia II wojny światowej na Pacyfiku sprawują czujną i niezwykle surową kontrolę nad postępowaniem Japonii. Zwłaszcza w sferze międzynarodowej i gospodarczej. To stwarza niemal pewność, że będą przynajmniej pośrednio wpływać na sytuację wokół Kuryli Południowej. Wszystko to zapowiada, że Kuryle Południowe nadal pozostaną przedmiotem uwagi i rywalizacji nieraz ostrej najmniejszych graczy w regionie na arenie międzynarodowej. I teraz oddaję głos pani dr Elżbiecie Potockiej. Bardzo proszę.
Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Panu Ambasadorowi za ten wstęp, ponieważ właściwie pasuje on do mojej wypowiedzi i jest jakby zakończeniem tego, co za chwilę zechcę Państwu przedstawić. Czy mnie słychać? Tak. Tak, dobrze. Jak już Pan Ambasador powiedział, bohaterem dzisiejszego spotkania są Kuryle Południowe, o których przynależność od 1945 roku batalie toczą Rosja i Japonia. Zakładam, że wszyscy słuchacze pamiętają, że te dwa państwa nie podpisały do tej pory traktatu pokojowego, a to właśnie przez Kuryle Południowe. To cztery wyspy łańcucha kurylskiego, który rozciąga się od Kamczatki do Hokkaido albo na odwrót na długości około 1300 kilometrów. Jeśli jest tam pan Marcin, to poproszę mapę numer jeden. Mamy już tę mapę? Mamy, dobrze. Granica między częścią północną a południową przebiega między wyspami Uru i Uturu. I to była pierwsza granica między Rosją a Japonią, wyznaczona w roku 1855. Wyspy Iturów, Kunashir, Shikotan i Habomai to Kuryle Południowe, zwane też Małymi Kurylami, i to one znalazły się wówczas w granicach Japonii. Te cztery wyspy zostały zajęte przez Rosjan we wrześniu 1945 roku. I była to operacja specjalna prowadzona z Sachalinu. Postawiam tezę, że to był łup wojenny, którego Rosjanie nie spodziewali się dostać, rozpoczynając 18 sierpnia 1945 roku operację zajęcia Wysp Kuryńskich. Można założyć i zakładam, że chodziło im o wyspy od Cypla Kamczatki do granicy z Japonią, czyli do wysp Urup i do Małych Kuryli. Czy Państwo też macie szum? Nie? Dlaczego ja mam szum? Trudno. Granica do Małych Kuryli. Akcja militarna na Kuryle Południowe, czyli na te cztery wyspy, nie była przewidziana. Zajęcie tych wysp przesunęło granice Związku Radzieckiego pod same brzegi Japonii, co Moskwę ucieszyło. Przez ostatnie kilka lat temat Kuryli Południowych w stosunkach między obu państwami zszedł trochę na plan dalszy. Politycy Japonii i Rosji spotykali się od czasu do czasu i dyskutowali o problemie, którego nie da się rozwiązać. Premier Japonii Shinzo Abe, który w latach 12-20, 26 razy osobiście spotkał się z Putinem i z jego spotkań nic nie wyniknęło dla rozwiązania tego problemu. Najczęściej mówiono o rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy gospodarczej. Brak traktatu pokojowego stronom specjalnie nie przeszkadzał. Było to jednak hasło polityczne. Karta przetargowa, która od czasu do czasu brała udział w grze dyplomatycznej. Że tak jest, świadczy tak zwane nowe podejście do problemu, które pojawiło się w maju 2016 roku, kiedy Abe spotkał się z Putinem w Soczi, gdzie mówiono głównie o współpracy w dziedzinie gospodarczej, rozwoju energii, transportu, rolnictwa, technologii, opieki zdrowotnej, infrastruktury miejskiej, kultury małych i średnich przedsiębiorstw, tylko nie o problemie terytorialnym. Chociaż Abe bardzo na to liczył. Putin jednak szybko jego oczekiwania ostudził. Na szczycie ASEAN-Rosja 20 maja 2016 roku Putin wyraźnie odrzucił wszelkie powiązania między współpracą gospodarczą a spornymi wyspami, mówiąc: nie łączymy jednej rzeczy z drugą. Za niedorzeczny uznał pomysł, że Japonia mogłaby kupić wyspy za pomocą oferty współpracy gospodarczej, stwierdzając: jesteśmy gotowi kupić wiele rzeczy, ale nie mamy nic, co sprzedamy. I to stanowisko zostało jeszcze bardziej podkreślone przez ministra spraw zagranicznych Ławrowa, który na konferencji
dla mediów 31 maja powiedział: nie zrezygnujemy z Wysp Kurylskich i nie błagamy Japonii o traktat pokojowy. I to jest to, co aktualnie w stosunkach między obu państwami funkcjonuje. Zatem w tej sprawie jest wszystko jasne. Traktatu pokojowego nie będzie, a wojna w Ukrainie tylko to potwierdza. 25 marca Rosjanie rozpoczęli na Morzu Ochockim ćwiczenia wojskowe z udziałem 3000 żołnierzy i sprzętu bojowego. To może posłużyć obraz numer dwa. Sprzęt nowoczesny, który ma przestraszyć Japończyków. Kropką nad i jest wpisanie w konstytucję Rosji z lipca 20 roku klauzuli zakazującej koncesji terytorialnej. By jej wymowę wzmocnić, rząd Rosji zapowiedział sankcje administracyjne i karne dla każdego, kto próbował publicznie kwestionować integralność terytorialną Federacji Rosyjskiej. I przewiduje się za to kary od 4 do 10 lat więzienia, podobnie jak za mówienie o wojnie na Ukrainie. Zatem Kuryle Południowe, jak były, tak pozostaną wyspami niezgody. Próbuję pokazać dlaczego, ponieważ Japonia powołuje się głównie na prawa historyczne, więc przedstawię ten wątek dosyć szczegółowo. Poproszę mapę numer 3. Jest to obszar historycznie zamieszkały przez Ainu i Kuryli. Obszar, na którym rozgrywa się rywalizacja międzyrosyjsko, rywalizacja rosyjsko-japońska. Tak obecnie, jak w przeszłości miała kilku aktorów. To nie tylko Japonia i Rosja, to także, tak jak powiedział pan ambasador, Chiny i główny bohater regionu, czyli Ainowie, którzy z mapy politycznej tego regionu zostali wymazani. I od nich zacznę opowieść o Wyspach Niezgody. Ludy zamieszkujące te tereny mówiły o sobie Ainu albo Kur, Kuri, co we wszystkich przypadkach znaczy człowiek, ludzie. Obszar, który zamieszkiwali, nazywali Ainu Mosif, co znaczy kraina, w której żyją ludzie. Na początku Ainowie mieszkali, zajmowali 3/4 wyspy Honsiu, Hokkaido, Sachalin, Wyspy Kurylskie i Cypel Kamczatki. Jak widać na Kyushu i jeszcze na południu wyspy Honsiu, to jest biały obszar. Tam były japońskie plemiona zwane Waidzina albo Yamato, które wypierały Ainu coraz bardziej na północ, a wyparli z Honsiu. Kiedy Rosjanie zjawili się na Morzu Ochockim, Ainowie mieszkali głównie na wyspie, którą Japończycy nazywali Hokkaido. Ainowie nazywali Kaio, Hokkaido od 1869. Przedtem Japończycy mówili o tej wyspie Jezo, czyli barbarzyńska. Zatem absolutnie nie była to wyspa japońska, była obca, tak jak obce były inne terytoria wokół. Ainowie mieszkali również na Sachalinie i w dorzeczu Amuru. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że Sachalin to mandżurska nazwa i oznacza wyspa u ujścia rzeki Czarnego Smoka, a rzeka Czarnego Smoka to Amur. W Rosji nikt nie wierzy, że to jest nazwa nierosyjska. Kolejna grupa Ainów mieszkała na łańcuchu wysp od Hokkaido do Cypla Kamczatki. To na środku Kamczatki, czy w środkowej części spotkali Kamczadali, ludność tubylczą miejscową, ale na Cypr to właśnie Kuryli, którzy się bardzo różnili od pozostałych mieszkańców tych okolic. Rosjanie zaczęli eksplorować te wyspy od Cypla Kamczatki na północ i ponieważ ludność tego regionu była taka sama, nazwali te wyspy wyspami Kuryli, co się ostatecznie przyjęło jako wyspy kurylskie. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie ludy tego obszaru podporządkowane były Chinom. Była to chińska Tianxia, co tłumaczy się jako wszystko pod niebem. Najkrócej wyjaśniając, to ziemie, ludzie i kultura. Obszarem rządził chiński, cesarz chiński uznawany za syna niebios z mandatem do rządzenia. Rozwijając tę myśl, trzeba przypomnieć, że cesarstwo chińskie było do wojen opiumowych dominującą potęgą tego regionu.
Od trzeciego tysiąclecia przed naszą erą uznające się za centrum cywilizowanego świata. Do Chin z założenia należała każda ziemia, którą władcy chińscy byli w stanie podbić i poddać bezpośredniej administracji. A jeśli to było trudne lub niemożliwe, wiązali wszystkie ludy obszaru ze sobą politycznie i ekonomicznie. W ten sposób w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Azji Środkowej wytworzył się system, który wiązał ze sobą wszystkie okoliczne ludy i ziemie. Był to system hołdu i danin. Funkcjonowały w nim głównie przedmioty na peryferiach cesarstwa. Jeśli zobaczymy mapę numer 4, to widzimy, że kolorem żółtym zaznaczone jest cesarstwo Mingów, a potem mamy kolor różowy i zielony, czyli już mamy cesarstwo Cingów, którzy dołączyli do swojego Tianxia wszystkie zielone tereny zaznaczone na zielono, łącznie z Tajwanem. Widzimy też kolor pomarańczowy. To są wszystkie ludy, które były związane z Chinami, czy podmioty związane z Chinami, a gdzieś na obrzeżach było ich jeszcze więcej. Badacz polityki relacji zewnętrznych dynastii Qing, Fairbank, naliczył, że takich podmiotów było 123. Ainowie w tym systemie też funkcjonowali, ponieważ nie mogli funkcjonować inaczej. Było ich zbyt mało, by mogli być samodzielni i musieli dokonywać różnej wymiany handlowej. Ale byli dosyć bitną nacją i napadali na wszystkie okoliczne ludy, głównie na Niwków mieszkających na północy Sahalinu. W końcu zostali ujarzmieni przez dynastię Yuan w 1308 roku. Składali im hołd, potem Mingom i potem Qingom. Kiedy Rosjanie i Japończycy weszli na te tereny, zostali oficjalnie podzieleni między te dwie nacje, a ich samodzielność kulturowa, religijna została całkowicie stłamszona i zostali podzieleni przestali istnieć w 1855. Wracając do Japonii, o ile Japonia, wywodząca się z tego samego kręgu kulturowego, Chiny rozumiała, nawet je naśladowała, próbując wielokrotnie zbudować własną tianxię, czyli strefę wpływów, to Rosja pozycji cesarstwa w regionie nie rozumiała. To przypomnę, że najazd Japonii na Koreę w latach 1592-98 miał być początek budowania japońskiej tianxia. Strefa ta miała obejmować nie tylko Koreę i Chiny, ale też Indie, Filipiny i inne regiony. Drugim przykładem budowania japońskiego wszystko pod niebem była idea przedstawiona w roku 1940, zakładająca budowę strefy Wielkiej Azji, zwanej też strefą wspólnego dobrobytu Azji Wschodniej. Jednak to odmienności kulturowe między Rosją i Chinami doprowadziły do konfliktów między nimi. Rosja swoją drogę do granic Imperium Chińskiego i drogę na Pacyfik rozpoczęła w roku 1582, podbijając Hanat Krymski, Hanat Syberyjski, który w 1998 już włączono do cesarstwa. Potem opanowanie Syberii następowało szybko. W 1632 roku Rosjanie nad Leną założyli Jakut. W 1639 dotarli do Morza Ochockiego. Znaleźli się też w okolicach jeziora Bajkał, a wiosną 1644 dotarli do Amuru. Gdzieś na wysokości obecnych miast Błagowieszczeństw obecnie i Heihe. Wtedy to był Ajgun, siedziba gubernatora wojskowego i garnizonu wojskowego. Rosjanie, kiedy popłynęli mniej więcej od Ajgun w dół rzeki do rzeczu Amuru, zetknęli się z ludnością tubylczą i nie znaleźli chińskiej administracji ani garnizonów wojskowych. Potraktowali więc te ziemie jak Amerykanie Dziki Zachód. Uznali te ziemie za ziemię niczyją i włączano ją do Imperium Rosyjskiego, ustanawiając realną kontrolę nad miejscowymi ludami, które zmuszano do płacenia carowi jasaku. To jest podatek w naturze, który miał być namacalnym dowodem oddania się w chwalebną opiekę wielkiego władcy.
Dla ochrony carskich interesów tworzono kolonie wojskowe i warownie. Jedna z nich to Nerczyńsk, który z twierdzy zbudowanej w roku 1654 z czasem przekształcił się w faktorię handlową. Zapamiętany jednak został jako miejsce pierwszego w dziejach cesarskich Chin traktatu z innym państwem. Musiało do tego dojść, ponieważ Rosjanie naruszyli stabilność cesarstwa Qingu. Qingowie rzekę Amur i ziemię na północ traktowali jak ziemię Mandżurów, a odwołując się do historii imperium jako ziemię Juanów i Mingów. Ludy tego obszaru, wymienię, Jurczeni, Dżurdżeni, Ojraci, Niwchowie, Ewkowie, Daurowie, inni, podobnie jak Ainowie, wszyscy byli luźno związani z cesarstwem. To znaczy składali hołd poddańczy, dawali określonej wysokości daninę i wchodzili w system handlowy cesarstwa i regionu. Przypomnę, że Chiny cesarskie stworzyły dwa szlaki handlowe. Lądowy jedwabny szlak łączący Chiny z Europą i morski jedwabny szlak łączący Azję, Europę i Afrykę. Wracając do wszystkiego pod niebem, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Chiny żadnych obszarów nie kolonizowały. A nawet kiedy podjęły wyprawy morskie Zenghe na początku XV wieku, również nie zakładały nigdzie kolonii. Nie znaczy to, że Chiny nie kontrolowały terenów, które z nimi były związane. W miejscach oddalonych od centrum władzy zakładano siedziby administracyjne, jak na przykład w Nurgan nad Amurem. Dzisiaj to jest miasto Tyr w Rosji i znaleziono tam ślady obecności mandżurskiej i mingowskiej. Tam umieszczono regionalną komisję wojskową i przyjmowano hołdy od okolicznych plemion i prowadzono handel wymienny. Kiedy to dla niektórych było za daleko, jak w przypadku Sachalinu, to co roku wysyłano chińskich urzędników do przyjmowania hołdu i dani od ludów tej wyspy. Rosjanie byli zdziwieni, że na terenach, przez które się przemieszczali, nie znaleźli bezpośredniej mandżurskiej administracji, ani garnizonów wojskowych, ani jasno wytyczonych granic. Zajmując ziemie związane z Mandżurami, zmusili ich do akcji zbrojnej. Mandżurowie od roku 1552 stopniowo wypierali garnizony rosyjskie i rosyjskich osadników z zajętych przez nich obszarów. Po latach konfliktów w roku 1689 w Nerczyńsku podpisano traktat określający granice pomiędzy Rosją a dynastią Qing. Chociaż to jest dygresja, to jest ważna. Była to pierwsza określona granica cesarstwa chińskiego i pierwszy traktat podpisany przez cesarstwo z innym państwem, które Chiny potraktowały jak równe sobie. Żeby to podkreślić, namioty, w których urzędowano, postawiono obok siebie, aby żadna ze stron nie była postrzegana jako odwiedzająca drugą. Do tej pory wszystkie państwa, które chciały nawiązać z cesarstwem chińskim jakiekolwiek stosunki, głównie handlowe, traktowano jak państwo podporządkowane, hołdownicze. Taki los spotkał nawet delegację angielską w roku 1793, kiedy również króla angielskiego cesarz potraktował jako tego, któremu dał pierścień, któremu dał pieczęć złotą i koronę na znak podporządkowania. Po traktacie w Nerczyńsku Amur pozostał pod kontrolą Qingów. I tak było do roku 1858. A jak wiemy, to już są wojny opiumowe, trwające od 1839 do 1860, w których każde państwo zachodnie okazało się silniejsze od Chin i każde chciało sobie coś dla siebie z tych Chin uczknąć. Dotyczyło to również wód Morza Ochockiego, gdzie zjawiały się statki amerykańskie, francuskie, holenderskie, co miało główny wpływ na graczy tego regionu, to jest Rosję i Japonię. Nie trzeba dodawać, że przez lata ich obecności w tym obszarze kolonizują oni wszystkie tereny zamieszkane przez Ain. Tworzą tam swoje ośrodki i swoje prawa i ośrodki władzy,
co w pewnym momencie doprowadziło do pewnego chaosu i należało stworzyć, określić strefy wpływów między nimi. Sytuacja na Wyspach Kurylskich była klarowna. Rosjanie skutecznie ogarnęli wyspy z północy od Kamczatki do wyspy Uru, a Japończycy wszystkie wyspy południowe. Najtrudniej było ustalić wpływy Rosjan i Japończyków na Sachalinie. Żadna ze stron nie miała tu dominującej pozycji, co zostało stwierdzone w traktacie Shimoda w 1855 roku. Mamy tutaj mapę Wysp Kurylskich i podziału tych wysp i widzimy granice między Urup i Uturup. Część północna jest rosyjska, część południowa jest japońska. Wyspa Etorofu jest po stronie Japonii, Urup po stronie Rosji. W sprawie Sachalinu ustalono, widzimy, że Sachalin jest w kolorze nieprzypasowanym do żadnego państwa, że zostanie we wspólnym posiadaniu bez określenia granic czy podziału na strefy. Ale dla żadnej strony nie była to dobra decyzja, a zwłaszcza dla Rosji, której badacze w roku 1849 odkryli cieśninę oddzielającą Sachalin od lądu. Do tej pory uważano, że Sachalin jest złączony z lądem i że wartość rzeki Amur jest mała. Ale odnalezienie możliwości wpłynięcia do Amuru lub wyjścia z Amuru na Morze Ochockie całkowicie zmieniło przeznaczenie tej rzeki w rejonie. Rosja zaczęła obawiać się, że żeglowność Amuru może w te rejony przyciągnąć Anglików i Amerykanów i zaczęła zajmować dalsze tereny w dorzeczu Amuru, czyli w strefie wpływów Czingów. Zakładali tam swoje posterunki i wbijali flagi rosyjskie. W roku 1850 na terenach zamieszkałych przez tubylców założono posterunek Nikołajewsk, a w roku 1850 utworzono obwód nadamurski. W roku 1858 zmuszono Czingów do akceptacji tego stanu rzeczy. Mamy tutaj kolejną mapę. To jest traktat podpisany z Ajgun nad rzeką Amur, w której wyraźnie widać, że Rosjanie zajęli wszystkie ziemie na północ od tej rzeki. I przez chwilę tereny między rzeką Usuri a oceanem również były we wspólnym władaniu, a ta chwila trwała 2 lata. Zajęto w 1860. Pozycja Rosji w tym rejonie stała się silna. I to natychmiast zmieniło los Sachalinu, ponieważ obie rzeki uchodziły do morza na wysokości Sachalinu Północnego i Rosja zapragnęła zawładnąć całą wyspą. Przez lata prowadziła z Japonią negocjacje, aż w końcu obie strony w 1875 podpisały w Sankt Petersburgu układ o wymianie Sachalinu na wyspy kurylskie od Urup do Szumszu, czyli od Małych Kuryli do Cypla Kamczatki. O, tu jest kolejna mapa, na której właśnie widać ten podział. I tu już widzimy, że całe Wyspy Kurylskie są we władaniu Japonii. I ta sytuacja trwała do 1945 roku. Rosja, przekazując Wyspy Kurylskie właśnie od Urup do Szumszu, nie zdawała sobie sprawy z tej decyzji. W roku 1860 zaczęła budować port we Władywostoku, a w 1871 umieściła tam flotę carską. Po 1875 odkryła, że rezygnując z Wysp Kurylskich nie ma przejść na wody Oceanu Spokojnego. Została zamknięta wewnątrz Morza Ochockiego. Ale najgorsze dla Rosji miało dopiero nadejść. Japonia po siłowym otwarciu przez Stany Zjednoczone w latach 853-54 wróciła do idei budowania swojej własnej strefy wpływów, co doprowadziło do wojny na Morzu z Chinami 1894-95, wyrwania Korei z układów zależności od Chin, potem wojny z Rosją i zajęcie południowej części Sachalinu. W chwili wybuchu wojny na Dalekim Wschodzie w
rękach Japonii znajdowały się wszystkie wyspy kurylskie, połowę Sachalinu, którą zwano Karafuto. Rosja została zamknięta w kleszczach Japonii. Ta mapa pokazuje sytuację Japonii i sytuację Rosji. Dla Rosji gra o wszystko rozpoczęła się 7 grudnia 1941 roku. Japończycy napadli na Stany Zjednoczone, które od początku tej wojny zdawały sobie sprawę z tego, że bez wsparcia militarnego nie pokonają Japonii na Pacyfiku. Zwłaszcza, że na terytorium Mandżurii i Korei stacjonowało 700 tysięcy żołnierzy armii kwantuńskiej i że te siły mogły zostać wykorzystane do obrony wysp macierzyńskich. Amerykanie za bardzo nie mogli liczyć na Chińczyków, bo armia chińska ledwo wiązała siły japońskie na swoim własnym terenie. Zatem nas za sojusznika wybrały Związek Radziecki. Miał on wiele zalet, ten wybór. Nie był on bezpośrednio zaangażowany w wojnie na Pacyfiku. Był jednocześnie blisko Wysp Japońskich i zakładano, że z jego terytorium będzie można podjąć bezpośredni atak na zasadnicze Wyspy Japońskie. I w tym momencie zmienił się los Wysp Kurylskich. Dla Stalina to był dar niebios. Mógł zrealizować plany powrotu na pozycje zajmowane przez carską Rosję, ale też dokonać korekt w istniejącej radziecko-japońskiej granicy. I w ten sposób Stany Zjednoczone stały się ojcem chrzestnym problemu powojennych granic między Japonią a Związkiem Radzieckim. Przypomnę, że pod koniec listopada w Kairze w roku 1943 miało miejsce spotkanie prezydenta Roosevelta z Chiang Kai-shekiem. Po pokonaniu Japonii. Kairu Roosevelt i Churchill pojechali do Teheranu i na początku grudnia spotkali się ze Stalinem. Aby zachęcić Rosjan do przyspieszenia działań na Dalekim Wschodzie, zapoznali go z treścią deklaracji kairskiej, która zapowiadała dokonanie szeregu zmian terytorialnych na Dalekim Wschodzie po zakończeniu wojny. Japonia miała zostać pozbawiona wszystkich wysp na Pacyfiku, wszystkich terytoriów, które okradła Chinom, takim jak Mandżuria, Formoza i Peskadory, przy czym założono, że zostaną one Chinom przywrócone. W deklaracji kairskiej znalazł się jeszcze jeden zapis. Japonia zostanie również wydalona ze wszystkich innych terytoriów, które zajęła przemocą i chciwością. Treść tego zapisu można było włożyć wszystko. Herbert Feiss, historyk, ekonomista i doradca polityczny do spraw międzynarodowych Departamentu Stanu, między innymi w okresie prezydentury Roosevelta, w swojej książce Churchill, Roosevelt, Stalin napisał, że w czasie tego spotkania w Teheranie dawano Stalinowi do zrozumienia, że podjęto też decyzję odebrania Japonii reszty wysp na południe i północ od Japonii, włączając Wyspy Kurylskie i Sachalin, i zaznaczono, że mogłyby one przypaść komuś innemu i że mógłby to być Związek Radziecki. Historyczna nieświadomość Roosevelta spowodowała, że Stalin łatwo przekonał swojego rozmówcę, że nagrodą za przyłączanie się do wojny przeciwko Japonii musi być przywrócenie utraconych przez carską Rosję pozycji w Chinach, a tu przypomnę, Port Arthur, Dairen i kolej wschodnio-mandżurska. Zażądał też powrotu do Związku Radzieckiego południowej części Sachalinu z wyspami przylegającymi, a także zasugerował dość wyraźnie przekazanie Związkowi Radzieckiemu wysp kurylskich. Los Kuryli został przypieczętowany w Jałcie w lutym 1945 roku. Rozmowy na ten temat i na temat przyłączenia Związku Radzieckiego do wojny prowadzono w całkowitej tajemnicy. Niewiele osób wiedziało, że takie rozmowy są prowadzone. Nad problemem dyskutował prezydent Roosevelt, ambasador amerykański Harriman i jego tłumacz Bolen, Stalin, Bołotow i jego tłumacz Pawłow.
Prezydent Roosevelt, prowadząc rozmowę ze Stalinem i z Mołotowem na temat Wysp Kurylskich, nie miał zielonego pojęcia o historii regionu. Jego tłumacz Bolen w swoich pamiętnikach pisze, że gdyby ktokolwiek z delegacji amerykańskiej znał historię Stanów Dalekiego Wschodu, to Stany Zjednoczone tak łatwo nie oddałyby Stalinowi Wysp Kurylskich. Ale prezydent był przekonany, że zarówno Sachalin, jak i Wyspy Kurylskie zostały od Rosji oderwane siłą w roku 1904 i Japonia przejęła je na mocy układy w Portsmouth w 1905. I nie były to małe Kuryle, bo te były w granicach Japonii od roku 1855, a Kuryle Północne zostały Japonii przekazane w roku 1875. Ale w Jałcie taką świadomość miał tylko sekretarz stanu Stettinius, który w tych rozmowach udziału nie brał i nie mógł poinformować o tym Roosevelta. Krytycy polityki Roosevelta wobec Związku Radzieckiego zarzucają mu całkowitą ignorancję historyczną i że błędnie zastosował formułę tych wysp, formułę terytoriów zagarniętym siłą. Stalin konsekwentnie realizował swoje plany polityczne i wymusił na stronie amerykańskiej umieszczenie w dokumencie jałtańskim klauzuli stwierdzającej, że wszystkie radzieckie żądania będą bezwarunkowo wykonane po ostatecznej kapitulacji Japonii. Zażądał też, by w osobnym punkcie porozumienia potwierdzono, że Wyspy Kurylskie zostaną przekazane Związkowi Radzieckiemu. Uzasadniają potrzebę przejęcia tych wysp, stwierdził, że blokowały one flotę radzieckie wyjście na Pacyfik. A resztę to już znamy. Teraz następuje ten problem, który jest nierozwiązany do dzisiaj. 14 sierpnia 1945 roku cesarz Japonii Hirohito wydał swojemu rządowi polecenie, aby zakomunikował rządom wszelkich mocarstw, że cesarstwo japońskie akceptuje deklarację poczdamską, co oznaczało bezwarunkową kapitulację i wyraża gotowość zakończenia wojny. 15 czerwca cesarz ogłosił to swoim poddanym, a to znaczyło, że Stalin musiał się spieszyć z realizacją swoich planów. Tego samego dnia marszałek Wasilewski, naczelny dowódca wojsk radzieckich na Dalekim Wschodzie, nakazał dowódcy frontu dalekowschodniego Armii Czerwonej i dowódcy floty Oceanu Spokojnego zajęcie wysp Szumszu i Paramurzy. Mam nadzieję, że mamy kolejną mapę. Poproszę kolejną mapę. O, dziękuję bardzo. Więc nakazał zająć dwie wyspy, Szumszu i Paramurzy. Szumszu mieli zająć w ciągu 48 godzin, co im się udało. Po przemieszczeniu jednostek z oddalonej o 300 km bazy morskiej w Pietropawłowsku Rosjanie wylądowali na plażach Szumszu. Potem zajęli Paramurzy. To były najważniejsze wyspy w systemie obronnym. Na tych wyspach było ponad 8 tysięcy żołnierzy, tyle samo Rosjan i Rosjanie ponieśli znacznie większe straty niż Japończycy. Do Urup dotarli 31 sierpnia i to powinien być koniec ich działań. Ale w tym samym czasie Związek Radziecki pokonał już Armię Kwantuńską, rozbił 22 dywizje i wziął do niewoli około 600 tysięcy żołnierzy japońskich. W dniach od 11 do 26 sierpnia prowadzono na terenie Korei walki, zatrzymując się na wysokości 38 równoleżnika, gdzie dopiero po 3 tygodniach nastąpiło spotkanie z wojskami amerykańskimi. Od 11 do 26 czerwca wojska radzieckie wypierały Japończyków z okupowanej od 1905 roku południowej części Sachalinu. Śledząc ruchy sił radzieckich na Kurylach, ma się wrażenie, że Rosjanie, posuwając się coraz bardziej na południe, w pewnym momencie zorientowali się, że na Kurylach nie ma jeszcze wojsk amerykańskich i podjęli akcję zdobycia tych wysp, wysyłając na Etorofu, że zdobytego już Sachalinu
jednostki 87 Korpusu Strzelców. Etorofu w historii wojny na Pacyfiku to ważne miejsce. Stąd 26 listopada 1941 roku wyruszył japoński okręt wojenny na Pearl Harbor, atakując Stany Zjednoczone bez wypowiedzenia. Rosjanie na Etorofu dotarli 28 sierpnia, a potem na pozostałe wyspy archipelagu. To akcja zagadkowa. Było bowiem mało prawdopodobne, by o niej wiedzieli Amerykanie, którzy przez wiele miesięcy przygotowywali Rosjan do zajęcia Wysp Kurylskich. Potwierdza tę tezę Projekt Hala. Był to najbardziej tajny projekt współpracy amerykańsko-radzieckiej na Dalekim Wschodzie, polegający na dozbrajaniu i szkoleniu rosyjskich marynarzy. Warunki jego realizacji ustalono już w lutym w Jałcie. Wiosną i latem 1945 roku specjalny oddział marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych przeszkolił około 12 tysięcy rosyjskich oficerów i marynarzy w obsłudze okrętów wojennych, które miały być przekazane radzieckiej flocie Pacyfiku w ramach programu Lend-Lease. W ramach projektu Project Hala Stany Zjednoczone potajemnie przetransportowały z Cold Bay na Alasce do bazy morskiej w Pietropawłowsku 149 jednostek wojennych, okrętów desantowych, transportowców, samobieżnych barek przeznaczonych do desantu na plażę. To była operacja trudna, ponieważ Japończycy przez cały okres monitorowali okoliczne wody, a często też sprawdzali, co przewożą statki poruszające się po tych wodach. Zajęcie małych kuli pasowało do planów Stalina. Tym bardziej, że zakładał on okupację północnej części Hokkaido, o czym 10 sierpnia, a więc jeszcze przed kapitulacją Japonii, poinformował ambasadora USA w Moskwie Harrimana. Poproszę mapę numer 10. Przypomnę, że konferencja w Jałcie dała Związkowi Radzieckiemu prawo do inwazji na południowy Sachalin i Wyspy Kurylskie, ale nie na japońskie wyspy macierzyste. Mimo wszystko Rosjanie o tym mówili i nawet planowali szczegóły takiej inwazji. Na dwa dni przed kapitulacją Japonii, między innymi Nikita Chruszczow sugerował, że Rosjanie powinni zaatakować Hokkaido, ale Mołotow i Żukow się temu sprzeciwiali, twierdząc, że nie mają wystarczających sił i sprzętu potrzebnego do inwazji. 8 września 1951 roku Japonia podpisała w San Francisco traktat pokojowy, którego Związek Radziecki nie podpisał. Japonia zaakceptowała narzucone jej ograniczenia terytorialne, między innymi zrzekła się wszystkich tytułów praw i roszczeń do Wysp Kurylskich oraz do południowej części Sachalinu. W zapisie traktatu San Francisco nie wyjaśniono jednak, co rozumie się poprzez określenie Wyspy Kurylskiej. Dla Japonii termin ten nie obejmował Kuryli Południowych, to jest wyspy Iturup, Kunasze, Shikotan i grupy wysp Habomai. Te wyspy stały się wyspami niezgody i problemem trudnym do rozwiązania. Rozwiązań jednak szukano. Oba kraje do stołu rokowań usiadły po śmierci Stalina. Rozmowy na temat zakończenia stanu wojny zdominował jednak problem terytorialny. Rozpoczynając negocjacje, rząd japoński 5 czerwca 1955 roku zażądał zwrotu Habomai i Shikotan oraz Wysp Kurylskich i południowego Sachalinu. Przy czym termin Wyspy Kurylskie w tym czasie obejmował także wyspy Etorofu i Kunaszy. Po trudnych negocjacjach w sierpniu 1956 roku rząd japoński oficjalnie zrzekł się praw do Wysp Kurylskich i południowego Sachalinu, ale nie do Etorofu i Kunaszy. Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych w październiku 1956 roku swoje roszczenia zaczął określać jako terytoria północne, odnosząc ten termin do wysp Kunaszy i Etorofu oraz do wysp Shikotan i grupy Habomai. To jest bardzo ważne,
ponieważ to określenie zastępuje wszystkie inne, ale przez wielu młodych zajmujących się problemem, młodzi nie widzą tutaj różnicy, więc uczulam. Termin terytoria północne wszedł na stałe do języka politycznego Japończyków. Miał on wyeliminować termin Wyspy Królewskie, bowiem od początku istnienia tego sporu strona japońska stosowała specyficzną interpretację, traktując Etorofu i Kunashi jako część Wysp Kurylskich, podczas gdy Shikotan i Habomai jako przedłużenie Hokkaido, choć nie ma na to żadnych naukowych dowodów. Duży wpływ na przebieg rokowań w Moskwie i na cały, jak już przedtem wykazałam, rozwój problemu miały Stany Zjednoczone, które nie chciały uznać status quo na Dalekim Wschodzie. Inaczej mówiąc, nie chciały dopuścić, by Japonia uznała suwerenność Związku Radzieckiego nad terytoriami przyznanymi mu przez porozumienie jałtańskie. A co za tym idzie, do uznania tego porozumienia za bazę prawną radzieckiej zwierzchności nad Wyspami Kurylskimi. W chwili zakończenia wojny na Dalekim Wschodzie administracja Trumana, która od początku była przeciwko Stalinowi, podważała prawomocny charakter tego porozumienia, uznając je jedynie za deklarację politycznych celów aliantów. Wobec Japonii Stany Zjednoczone stosowały również szantaż polityczny. 19 sierpnia 1956 roku amerykański sekretarz stanu Dulles oświadczył, że jeśli Japonia podpisze układ pokojowy ze Związkiem Radzieckim, którym zrzeknie się Etorofu i Kunashi i tym samym uzna je za część terytorium radzieckiego, to Stany Zjednoczone poproszą ją o potwierdzenie, że Okinawa jest terytorium amerykańskim. Jednocześnie popierano stanowisko japońskie, co znalazło odbicie w Admemoir z 7 września 1956 roku, w którym Departament Stanu wyraził opinię, której wynika ważne dla Japonii oświadczenie. Stany Zjednoczone po dokładnym zbadaniu faktów historycznych doszły do wniosku, że wyspy Etorofu i Kunashi wraz z wyspami Habomai i Shikotan, które są częścią Hokkaido, zawsze były częścią Japonii właściwej i powinny być sprawiedliwie uznane za znajdujące się pod japońską suwerennością. Ostatecznie 19 października 1956 roku zamiast układu pokojowego podpisano tylko deklarację o zakończeniu stanu wojny i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. W punkcie 9 deklaracji zawarto postanowienie o zwrocie wysp Habomai i Shikotan po zawarciu traktatu pokojowego. Traktatu pokojowego nie podpisano i obiecanych wysp nie zwrócono. Wpływ na to miał fakt, że w styczniu 1960 roku Japonia podpisała ze Stanami Zjednoczonymi układ o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie, który przewidywał stacjonowanie na terytorium Japonii lądowych, powietrznych i morskich sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co ZSSR uznał za akt wrogi i zrezygnował z przekazania wysp i zaczął utrzymywać, że pomiędzy Japonią a ZSR spór terytorialny nie istnieje. Dopiero Gorbaczow potwierdził istnienie sporu, znaczy mówiąc, przywrócił go do życia. Przegrana przyszłość. Poproszę następną fotografię. To taki symbol, który jest w Japonii. Jak tam się stanie, to widać wyspy, o które się kłócimy. Kiedy zaczęto rozmawiać o rozwiązaniu problemu terytorialnego, pojawiło się kilka wariantów. Proponowano ustanowienie kondominium i wspólne zarządzanie wspólnymi terytoriami. Tworzenie joint ventures kierowanych przez Rosjan i promujących eksport i turystykę. Przekazanie ONZ nadzoru nad wyspami po wycofaniu z nich wojsk radzieckich. Rozciągnięcie suwerenności japońskiej nad wyspami z jednoczesnym administrowaniem przez Rosjan. Wydzierżawienie wysp na 99 lat, czy wreszcie wyznaczenie granicy na północ od jednej ze spornych wysp. Mówiono też o utworzeniu
strefy, wolnej strefy ekonomicznej pojawiła też idea kupna sprzedaży tych terytorium za 20-30 miliardów amerykańskich dolarów. Mimo że z ekonomicznego punktu widzenia wyspy te dla Japonii nie mają żadnego znaczenia. Spróbowano jednak. Wszystkie te warianty już nie są możliwe do realizacji. Można powiedzieć, że były od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Ale wojna w Ukrainie definitywnie kończy pewien etap stosunków między obu państwami. Przez lata rozwiązanie problemu terytorialnego w Japonii traktowane było w kategoriach prestiżu i dumy narodowej. Przez lata hasło zwrot terytoriów północnych było czołowym hasłem wszystkich polityków. Ustanowiono kilka dat mających przypomnieć społeczeństwu o tej kwestii. W 1981 roku, dzień 7 lutego, ogłoszono Dniem Terytoriów Północnych, a dzień 3 września Dniem Protestu przeciwko nielegalnej okupacji terytoriów północnych przez Związek Radziecki. Obie te daty związane są z historią tych wysp. 7 lutego 1800 utworzono Stowarzyszenie na Rzecz Powrotu Terytoriów Północnych, popierane przez specjalny organ rządowy Komitet do Spraw Terytoriów Północnych. Na problem trzeba spojrzeć z drugiej strony, czyli rosyjskiej. I widać, że w Rosji też nie było odpowiedniego klimatu do rozwiązania sporu. Istniały tam również rozbieżności między stanowiskiem władz centralnych, gotowych znaleźć rozwiązania, a lokalnych, uważających oddanie wysp za zdradę interesów narodowych. I wreszcie, między stanowiskiem mieszkańców tych wysp, którzy z jednej strony chcą powrotu wysp do Japonii, a z drugiej nie chcą powrotu tych wysp do Japonii, a z drugiej chętnie witają każdy rodzaj współpracy z Japończykami, bo ta w widoczny sposób poprawia ich warunki życiowe. Wszystko, co japońskie, było tam pożądane. Od żywności poprzez sprzęty gospodarstwa domowego, samochody, a nawet telewizja. Stanowisko Rosjan zmieniało się w zależności od tego, kto był u stery. Gorbaczow był otwarty na świat i w kwietniu 1991 roku w Japonii mówił o zamiarze kontynuowania negocjacji w sprawie normalizacji stosunków i pokojowej kwestii i rozwiązania kwestii terytorialnej. Prezydent Borys Jelcyn gotów był oddać Japonii wyspy Habomai i Shikotan po podpisaniu traktatu pokojowego. Przedstawił nawet 5-etapowy plan rozwiązania sporu. Najpierw podpisanie traktatu pokojowego, potem oddanie Shikotan i Habomai, następnie demilitaryzacja i wspólna strefa ekonomiczna na Kunaszy i Ituru, a na koniec w perspektywie kolejnych lat rozwiązanie problemu. Planował z tą ideą udać się do Tokio w 1992 roku, ale ta zapowiedź wywołała protesty rosyjskiego parlamentu, jak i lokalnych społeczności. Utworzono grupę deputowanych do spraw terytoriów spornych. Protestowali wojskowi, którzy walczyli na tych terenach. Protestowali mieszkańcy tych wysp. Powstały Komitety Obrony Wysp Kurylskich, a członkowie zapowiadali, że podejmą z Japończykami walkę, jeśli oni spróbują przejąć te terytoria. Niezwykle głośno protestował gubernator Sachalinu Walentyn Fiedorow. Nazwał on polityków z Moskwy sprzedawczykami rosyjskiej ziemi i zapowiedział, że oskarży Jelcyna przed Trybunałem Konstytucyjnym, jeśli ten odda wyspy Japonii. Miał on silne poparcie kręgów wojskowych i zindoktrynowanej ludności tych wysp, która przez lata była przekonywana, że armia radziecka wyzwalała terytoria rosyjskie, Sachalin i Wyspy Kurylskie spod japońskiego panowania i że Wyspy Kurylskie zawsze były i powinni pozostać nasze, to jest rosyjskie. Naukowcy, dziennikarze, historycy podsycali emocje. Tę historyczną prawdę powtarzali przez wszystkie lata trwania Związku Radzieckiego. Nieprawdę oczywiście. Utrwalone przez lata kłamstwa stały się prawdą trudną do odkłamania.
Sokołowi Radziecki, badacz stosunków radziecko-japońskich, Kutako w swojej książce Wnieśniaja polityka i dyplomacja Japonii na stronie 314 pisze, że w lutym 1945 roku w Jałcie rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii uznały przywrócenie historycznych praw państwa radzieckiego na Wyspach Królewskich i Południowym Sachalinie. Mimo napiętej atmosfery Jelcyn pojechał do Tokio w październiku 1993 roku i podpisał deklarację przewidującą podjęcie rozmów nad przynależnością wysp Etorofu, Kunashir, Shikotan i wysp Abomai, co powinno doprowadzić do szybkiego zawarcia traktatu pokojowego. Ale szybkiego nie było. Do sprawy wrócono w listopadzie 1998 w czasie spotkania Jelcyna z premierem Japonii Obuchi. W komunikacji końcowym potwierdzono konieczność dyskusji nad problemem przynależności południowych Kurylii, a samych wysp nie nazywa się już terytorium Federacji Rosyjskiej. Patrząc jednak na scenę polityczną Rosji, widać, że w Moskwie poza Jelcynem nikt tak nie myślał. Większość polityków wyznawała zasadę terytorialnej całości Rosji, a ta wykluczała dyskusję nad przynależnością Kurylii Południowych, co potem zostało wpisane w konstytucję z 1993 roku, a następnie w konstytucję z 2020 roku. Śledząc rozwój rosyjsko-japońskich stosunków politycznych od roku 1956 można działania rosyjskie nazwać dyplomacją ruchów pozornych. Japonia bowiem zawsze zajmowała marginalną pozycję w polityce zagranicznej Rosji, stąd ta nie podejmowała specjalnych wysiłków dyplomatycznych w celu ich poprawy, a większość propozycji rozwiązania problemu terytorialnego miała charakter koniunkturalny. Kuryle Południowe to czysta karta przetargowa, którą włączano do gry, gdy z tego mogły płynąć korzyści. Ze strony ZSSR Rosji były obietnice za konkretne świadczenia ekonomiczne ze strony Japonii, po czym następowało uwstecznienie stanowiska. Jeszcze raz odniosę się do wojny na Ukrainie. Rosja przestała być traktowana jak partner do jakichkolwiek rozmów. To czyni wiele problemów niemożliwych do rozwiązania. Także problem Kuryli Południowej. I na tym, proszę Państwa, tę wypowiedź zakończę. Bardzo dziękuję Pani doktor za bardzo ciekawy, obszerny i pogłębiony wykład na temat problemu Kuryli Południowych. A teraz poproszę Pana Stanisława Kozłowskiego, doktora Stanisława Kozłowskiego, o informację, jakie pytania mamy w tej chwili. Jedną sekundkę, tak. Już patrzę, co tutaj mamy na czacie. Tak, no nie widzę tutaj na czacie pytań w tej chwili. Panie Marcinie, pan jest obecny i tam pan śledzi również, tak? Coś pan dostrzegł, jakieś pytania? Nie słychać pana Marcina. To czyli... może... Nie ma, nie ma. No w tej sytuacji ja może tutaj sam zadam pytanie, ponieważ no rzeczywiście tak jest, że to jest taki bardzo ciekawy fragment stosunków międzynarodowych, ja bym powiedział, nawet dla mnie osobiście, bo pamiętam tutaj, gdy pani doktor mówiła, że to wyspy niezgody, to ja bym akurat mógł wykazać, że w moim przypadku była to podstawa jakiegoś bardzo dobrego porozumienia, a przynajmniej kontaktu w układzie dyplomacji polskiej i japońskiej, konkretnie przedstawicieli, bo pamiętam, że gdy byłem w Bernie, no to miałem tam takiego swojego partnera w ambasadzie Japonii, który nazywał się bardzo pięknie i sam mi podpowiedział, jak zapamiętać jego nazwisko, bo mówi, zobacz, nazywam się Hanada, czyli zmieniasz tylko troszeczkę Kanadę, wstawiasz tutaj H i już pamiętasz, rzeczywiście tak jest.
chociaż to było ładnych parę lat temu, ja do dziś to nazwisko pamiętam. No i właśnie to była taka nasza zgoda, bo jak żeśmy się spotykali tak troszeczkę nie ad hoc, no na dłużej, na jakiś lunch służbowy, no to wtedy te wyspy Kurylskie zawsze się pojawiały. Odznał jakby dla wzajemności doskonale problemy stosunków polsko-rosyjskich. No i w tym sensie Kuryle były właśnie takim dobrym dla mnie wątkiem do podtrzymywania tego kontaktu. Natomiast tak przechodząc do meritum, to no ja troszeczkę tylko śledziłem z uwagi na te kontakty z tym właśnie moim partnerem japońskim, czy też z uwagi na moje zainteresowania w ogóle regionem Azji i Pacyfiku. No i właśnie obserwowałem, że wiele trudu zadał sobie premier Shinzo Abe, żeby w jakiś sposób uzyskać otwarcie do negocjacji w sprawie tych wysp kurylskich. To dla niego było, odnosiłem wrażenie, i dla wszystkich Japończyków, no takim bardzo strategicznym i narodowym, można by powiedzieć, celem i zadaniem, żeby te wyspy uzyskać. I rzeczywiście no jakieś tam możliwości się pojawiały. Rosjanie spotykali się na tych różnych szczeblach i jakieś robili nadzieje. Dlatego moim jednym pytaniem byłoby, moje pierwsze pytanie byłoby takie, pytanie dotyczące tych aspektów ekonomicznych, bo jednak wydawało się, że Rosjanie, jeśli mieliby podjąć takie negocjacje, to jednak ten punkt i aspekt współpracy gospodarczej, albo inaczej mówiąc inwestycji japońskich w Rosji, stawał się no, bardzo istotny i tutaj Japończycy byli gotowi wyjść z tymi inwestycjami, natomiast Rosjanie mieli tutaj całą paletę oczekiwań, więc w moim odczuciu była to bardzo istotna sprawa. No jednak w którymś momencie, i ja w zasadzie ten moment troszeczkę utraciłem z pola widzenia, kiedy nastąpiło to takie totalne załamanie, że to przestało być właśnie taką perspektywą, którą dostrzegały obie strony. Ja mam takie wrażenie, że w pewnym momencie nastąpiło totalne załamanie. No i w tej chwili sytuację mamy taką, w zasadzie można powiedzieć, że ta sytuacja wojny w Ukrainie, która oddziałuje no w wielu regionach, w wielu sferach gospodarczej, politycznej, bezpieczeństwa, to ona autentycznie zmieniła tutaj, ale bardzo różnie, prawda? No bo jeśli spojrzymy w kierunku Indii, to inaczej to wygląda. No jeśli spojrzymy w kierunku Azji Południowo-Wschodniej, to tam to jest taka mieszanina, że mamy państwa, które na przykład przyłączyły się do sankcji, i takie, które no, zachowują jakieś pozycje neutralne. I w zasadzie nie mam takiego wyrobionego zdania, bo od tej strony jakby nie patrzyłem, nie śledziłem tego, dlatego moje pytanie właśnie byłoby również takie, żeby usłyszeć od pani doktor wyjaśnienia, jak to właśnie wygląda sprawa i problem Wysp Kurylskich poprzez pryzmat tego konfliktu, który się dzieje na wojnę, jaka toczy się w Ukrainie. Ja jakąś tam koncepcję, czy powiedzmy próbę oceny mam, ale nie będę tutaj, ponieważ ona jest taka no, bardzo mało podbudowana na badaniu jakimś chociażby pobieżnym, to jej na razie nie ujawniam. To tyle z mojej strony, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pani doktor, czy... powiem tak. Czekacie państwo, że odpowiem na pytanie pani Marta. Dobrze. To co, mam poczekać na pytanie pani Marta? Proszę. Problem współpracy ekonomicznej japońsko-rosyjskiej zawsze miał wzloty i upadki.
Od samego początku Amerykanie robili wszystko, żeby tej współpracy nie było. Kiedy Rosja, Związek Radziecki złożył po wojnie duże zamówienia na różny sprzęt, Amerykanie to obcięli. Potem były okresy, kiedy się rzeczywiście to lepiej rozwijało, a zwłaszcza na Syberii. Przez pewien okres czasu Japończycy dosyć mocno chcieli inwestować na Syberii, ale znowuż było uwstecznienie. Ja nie odpowiem na wszystko panu szczegółowo, bo ja się ekonomią Japonii i Rosji za bardzo nie zajmuję, ale wiem, że Wyspy Kurylskie zawsze były przeszkodą i nie do końca były przeszkodą, ponieważ bardzo mocno na współpracę z Rosją nastawali, dalej nastają japońscy rybacy. Oni parli do tego, żeby rozwijać współpracę ze Związkiem Radzieckim i z Rosją, żeby organizować spotkania, ponieważ wyspy, zasoby rybne wokół tych terytoriów są ogromne i Rosjanie wyznaczają co roku jakieś kwoty. Te kwoty są dla Japończyków za małe, a oni z tego żyją. Wielokrotnie były konflikty, ponieważ statki rybackie japońskie naruszały wody radzieckie i były przetrzymywane. Podpisano szereg umów zakładających wypuszczanie tych statków. Jeśli chodzi o sam rozwój Wysp Kurylskich, to w pewnym momencie zniesiono wizy, był bezwizowy ruch i mieszkańcy tamtych okolic, Japończycy żyjący na wyspach przedtem, jeździli bezpiecznie i spokojnie i odwiedzali te wyspy. Wielką otwartość tych granic, bezwizowy ruch powodował, że w okresie mojego pobytu w Japonii uczestniczyłam zarówno w demonstracjach, które się odbywały pod ambasadą radziecką, która była naszpikowana zaporami różnego rodzaju i policją, a ponieważ tam moje dziecko chodziło do szkoły, to żeby się dostać i odebrać je z tej szkoły, musiałam się zawsze przez te tłumy wielkie przewinąć. Problem, który jest, powiedział pan, takim, to jest takie hasło polityczne, które tak naprawdę niczego w układach nie zmienia, ponieważ ekonomia będzie się rozwijała niezależnie. Na Sachalinie podjęto próby eksploatacji gazu i węgla. Zresztą Japończycy to robili już od 1905 roku, następnie w 1925 roku opuścili północny Sachalin, mając zapewnioną eksploatację złóż węglowych i ropy naftowej. Rosjanie robili wszystko, żeby im to utrudnić. I to wygląda jak hasła, które którymi się strony posługują, natomiast nikomu to nie jest tak naprawdę ten problem do rozwiązania potrzebny. Czytałam wypowiedzi internautów ostatnio, japońskich i radzieckich, i rosyjskich, to oni powiadają tak, łup wojenny, jakaś nagroda, coś komuś się należy i trzeba normalnie funkcjonować. I powiadają, że gdybyśmy mieli to rozwiązać, to musielibyśmy oddać, my, Rosjanie, musielibyśmy oddać Kaliningrad Prusom, bo przecież nie był, nie jest nasz. Musielibyśmy oddać inne terytoria, które również nie są nasze. I jeszcze na końcu powiem tak, to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli wziąć Lwów, polski Lwów, który też nie jest nasz, bo w 1349 roku został przez nas zaanektowany, potem przez 7 lat był w kontaktach z Węgrami, potem był znowu w układach z Polską, ale tak naprawdę to jest ukraińskie miasto zbudowane przez ukraińskiego czy ruskiego księcia dla syna o imieniu Lwów. Więc ci wykształceni ludzie z różnych uniwersytetów, studiujący w Oksfordzie i gdzieś tam jeszcze, chciałam dać to na koniec, ale
pewnie bym już tak przekroczyła cały czas, powiadają, że tego problemu się nie da rozwiązać, że to jest terytorium rosyjskie, że współpraca może przebiegać niezależnie od tego, co zresztą podkreślał Putin, że jednego z drugim nie należy łączyć. Ale i tej współpracy jest w sumie mało. Tak niewielka wymiana handlowa, że nie ma szans na to, żeby była większa. Japonia jest związana z innymi regionami, chętnie inwestowała w inne gospodarki w Azji południowo-wschodniej. Kiedyś Japonia była mocno związana z Chinami, pewnie teraz dalej też jest, mają ogromną wymianę lub mieli ogromną wymianę. Ale wszystko się w tej chwili pod wpływem Rosji i konfliktu z Ukrainą tak zmieniło. Postawa amerykańska się zmieniła. Amerykanie widzą w tej chwili w Japończyce swojego głównego partnera. Dadzą im więcej luzów w prowadzeniu niezależnej polityki zagranicznej. Nie pozwolą im na konflikt zbrojny. Nie ma szansy, żeby na przykład militarnie zająć te wyspy, chociaż historycznie, czy prawnie, czy emocjonalnie by się im to może chciało zrobić. Japonia jest krajem pacyfistycznym, ma konstytucję, której nie da rady zmienić, ponieważ żeby ją zmienić, potrzeba mieć większość, a raz jest tyle, a raz jest tyle. W zależności od tego, jakie mają układy z którymś krajem granicznym, z Koreą Północną, z Chinami, z Rosją, czy jeszcze innym, głosują za konstytucją lub przeciwko konstytucji. Myślę, że Japonię ratuje to, że istnieje 9 artykuł zabraniający im prowadzenia działań czy wojny, ponieważ oni mają charakter wojowników i mnie nikt nie przekona, że to jest naród o bardzo pacyfistycznym charakterze, bo II wojna światowa była okrutna, chyba najokrutniejsza ze wszystkich, no myślę, że Rosjanie przebijają. W każdym razie, gdyby Japończycy mogli, to by sięgnęli po prawdziwą broń mają, to by rozwiązali być może ten problem inaczej. Gdyby mogli, to by również rozwiązali problem z Koreą inaczej. Ale układy, które tam mamy w tej chwili są takie, że nikt nic nie może zrobić. Sytuacja jest patowa i to może ta patowa sytuacja ratuje pokój w tym regionie świata. Ja nie odpowiedziałam na pana ekonomiczne pytanie. Bardzo przepraszam, może następnym razem przygotuję się. Dziękuję bardzo, pani doktor. Dziękuję czy również. Marta, czy pani Marta ma jakieś pytanie? Bo widziałam ruch ręką, który wskazywał, że tak. Ja bardzo dziękuję pani doktor za to wystąpienie. Uważam, że w czasach, gdy zwykle znamy tylko najświeższe wieści, bardzo, bardzo niewiele osób doszukuje się jakby całego wątku historycznego, a ten z kolei jest bardzo bogaty, jak widać. W dodatku pełen jest też ingerencji jeszcze państw, jakby agentów, aktorów trzecich. Więc wydaje mi się, że to nawet jeżeli nie wiemy, co należy w tej sytuacji zrobić, a co warto, co można by, to wiemy, że na przykład warto znać powody. A ja mam takie pytanie w zasadzie do wszystkich państwa, bo każdy z was z racji i pełnionych funkcji i różnych okoliczności życiowych przebywał w różnych miejscach na Ziemi. A wiemy o tym, że my dzisiaj rozmawiamy o Kurylach, a tak naprawdę takich miejsc jak Kuryle, spornych, jest bardzo dużo. I mimo, że w ostatniej dekadzie nawet próbowano rozwiązać kilka tego typu problemów na świecie, oczywiście dużo z tych wysp jest właśnie w regionie Pacyfiku i trochę wyżej, natomiast one tak naprawdę są w różnych miejscach, bo to i są spory związane z Kanadą, prawda, i Danią, i Haiti, i Stanami Zjednoczonymi, ale te bardzo bliskie nam, czyli wschodnie, to są kwestie chińskie. Najgłośniejsze to, prawda, Diao i Senkaku z Japończykami. To są japońskie z Koreańczykami, to są chińskie z Wietnamczykami i tajwańskimi, prawda, rozmaitymi sporami. To jest takie pytanie dość na bieżąco, ale zastanawiam się, czy wy państwo kojarzycie po takiej właśnie linii historii przedstawionej przez dr Potocką. Czy kojarzycie, że na przykład któreś z historii, które znacie sporów związanych z wyspami, dość przypomina
także taką tą historię z Kurylami. Niektóre nie mają trzecich aktorów, prawda, historię, ale zawsze myślę, że jedną rzecz to już nawet bez analizy możemy powiedzieć, że zwykle te problemy są uśpione i jakby powstają wtedy, gdy może się to komuś opłacić, prawda? Nie tylko, gdy ktoś rośnie w siłę, ale też, gdy może się to nagle opłacić, nawet bez rośnięcia w siłę. Więc ja bym chciała sprowokować Państwa, żebyście się podzielili może jakimiś takimi spostrzeżeniami, które idą w jakiś sposób paralelnie do historii, którą dziś przedstawiła nam nasza mówczyni. Nie wiem, czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę, to może ja dwa słowa powiem. Wydaje mi się, że tak powiem, sytuacja tak zwanych wysp sprawczych na Morzu Południowochińskim może w pewnym sensie przypominać również sytuację Kuryli i terytoriów też tych północnych inaczej, czy Kuryli Południowych. Oczywiście tam jest tych pretendentów jest dużo więcej, niemniej jednak no, są elementy, które prawda, są podobne i napięcia, tak jak tutaj zostało powiedziane, wyciszane są takie sinusoidalne, powiedzmy, w zależności od potrzeb lub po prostu jakichś przypadków, ale raczej od potrzeb. Te napięcia pojawiają się, a później, powiedzmy, znikają. Natomiast jakieś generalne rozwiązanie problemu wydaje się bardzo, bardzo odległe. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Jeśli można włączyć się w ten równie ciekawy wątek i problem właśnie Morza Południowochińskiego, no tu jest szereg takich aspektów. Stronami sporu tutaj są Chiny, tudzież wymienione już niektóre państwa jak Wietnam, ale nie tylko, bo również Indonezja, Malezja i tych państw jest znacznie więcej, Filipiny przede wszystkim. No to tutaj trzeba podkreślić szczególną sytuację w tym sensie, że no, Chiny roszczą sobie pretensje mniej więcej chyba do 85% Morza Południowochińskiego. To jest, że tak powiem, taki zamach totalny na całe morze. Wprawdzie udowadniają tam te swoje historyczne prawa, bo to oni te różne wyspy najpierw odkrywali, no ale nie można powiedzieć i taki był zresztą przez długi czas i nadal takie jest podejście innych państw, innych mocarstw, tych Stanów Zjednoczonych, że zostawiają problemy rozstrzygania w kwestii suwerenności, do kogo poszczególne wyspy należą, no poszczególnym państwom, prawda? Filipiny, Chiny, właśnie Wietnam, Chiny i tak dalej mają w takim bilateralnym układzie to rozstrzygać. Za tym opowiadają się Chiny, bo to jest wygodnie dla mocarstwa, prawda, próbować dojść do porozumienia w takim układzie bilateralnym. No i na przykład Chiny były bardzo niezadowolone, kiedy w roku chyba 2012 Filipiny wystąpiły do Trybunału w Hadze o rozstrzygnięcie, prawda, przynależności tam właśnie takich wysp, do których roszczenia zgłaszały zarówno Filipiny, bo to niemalże na wodach terytorialnych filipińskich i Chiny, zapadło rozstrzygnięcie, którego Chiny nie uznały. No tam bardzo ciekawą sprawą jest tak zwany conduct of law, czy tak może niedokładnie w tej chwili wymieniam nazwę, ale w każdym bądź razie. Tak, kodeks postępowania. Jasne, właśnie coś, nad czym strony pracują już od długiego czasu, nawet ostatnio gdzieś czytałem, Chiny zapowiedziały, że znowu odbędą się w tej sprawie konsultacje, ale no, jeśli spojrzymy na to od strony wyników, to tych wyników tutaj nie ma od lat i jest to poważna słabość sytuacyjna, można powiedzieć, czy słabość w problemie sporu, ale także słabość ugrupowania Stowarzyszenia
narodów Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ no, to jest impas, z którego nie można wyjść, prawda? I ja bym powiedział, kończąc już ten może wywód, przytoczyłbym taką ocenę niejakiego Arona Friedberga, autora książki Contest for Supremacy, Contest between China and America, taki tytuł mniej więcej ta książka nosi. On w tej książce napisał, że kiedy się obserwuje sytuację w tamtym regionie, i tu wymienia również no, spory terytorialne między Chinami akurat i Japonią o wyspy Senkaku, czy ten archipelag Senkaku. I tutaj no, taką tezę troszeczkę postawił, czy jakąś prognozę można powiedzieć, bo on powiedział, że przeszłość Europy to jest przyszłość Azji, wskazując na to, że no, te różne problemy jednak mogą prowadzić do konfliktów zbrojnych, do starć i tak dalej. I rzeczywiście, jeśli dołączymy do tego Tajwan, który też jest takim no, problemem zapalnym, to rzeczywiście może coś w tym jest, chociaż sytuację akurat mamy odwrotną. Europa, która się uważała za region pokoju i wielokrotnie powtarzano, że no tutaj nigdy więcej wojny, jeśli pominiemy oczywiście Bałkany, no bo Bałkany były już wcześniejszym tym wybuchem jednak i zmianą tej sytuacji, no to dzisiaj mamy wojnę w Europie, natomiast w tejże Azji no istnieją jakieś starcia takie, można powiedzieć, tu i tam graniczne, ale no wojny jako takiej możemy uznać, że nie ma. Dziękuję. Ja, jeżeli można, chciałem wrócić bardziej jeszcze do tematu, który był poruszany, i chcę postawić pytanie, co dzieje się z ludem Ainów? Czy jeszcze jakiś przedstawiciele tej ludności żyją na Hokkaido, czy na innych jakichś terenach? Tak, to ciekawe jest pytanie. To, jeżeli można, jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest oczywiście ważne dla samego tematu. Czy oni mają jakąś organizację w Japonii, czy są uznawani w jakiś sposób jako jakiś taki folklor, czy nie tylko folklor, czy mają jakieś prawa mniejszości? To jest też o tyle ważne, że jeżeli chodzi o elementy polskie, które były rzadkie oczywiście, ale które by dotyczyły tego terenu, to przecież brat marszałka Piłsudskiego, tak, Bronisław Piłsudski, no, prowadził bardzo, zresztą też zesłaniec, prawda, ponieważ prowadził działalność niepodległościową, no, był bardzo zaawansowany w badaniu właśnie zarówno folkloru, jak i lingwistyki, jak i języka Ainów i tak dalej, więc bardzo byłem zainteresowany. Ożenił się też z Ainą, skąd powiedział. Bardzo proszę, pani doktor. Tak, to jest gracz, który był, którego potem wyeliminowano, a który teraz wraca. Ponieważ, jak Państwo wiecie, Japończycy uważają się za czystą nację. Japończycy mają przez całą historię zły stosunek do obcych, których nie akceptują. Przez lata całe małżeństwa mieszane, japońsko jakieś tam, były małżeństwami drugiej kategorii. Dzieci z tych małżeństw były dziećmi drugiej kategorii i były w środowisku swoim niszczone. Ja mam takie przykłady. Moje dziecko chodziło do szkoły, było białe i było atrakcyjne, bo było dzieckiem dyplomatów, ale w szkole było dziecko, które było dzieckiem Polki i Japończyka i miało brązowe włosy i było wielokrotnie zaczepiane i bite przez kolegów. Raz nawet w ten sposób, że uderzono dziecko workiem z jakimiś butami, mało mu nie wybito oka i nauczyciele nie zwracali na to uwagi.
Każdy kolor włosów był kolorem inny niż czarny, był kolorem nie do zaakceptowania. W tej chwili, jak patrzymy na ulicę Japońską, to widzimy, że jest kolorowa, ale to jest efekt upadku moralności i straconej dekady, która zmieniła w społeczeństwie japońskim wiele sposobów myślenia, również myślenia w stosunku do ludności, która była ich ludnością, aborygenami. Właśnie Ainowie chyba są takimi aborygenami i oni w końcu uznali za pierwotnych mieszkańców Wysp Japońskich i włożyli ich tak mocno w historię swojego kraju współcześnie, że bardziej te historyczne prawa do Wysp Japońskich sobie przypisują niż przedtem. Ainowie generalnie mieszkają głównie na Hokkaido, ale się obudzili, stworzyli różnego rodzaju stowarzyszenia kulturalne i zaczynają walczyć o swoje prawa. Właśnie w momencie, w którym wybuchł problem Wysp Kurylskich i latania samolotów rosyjskich nad tymi wyspami, Ainowie powiedzieli, że żądają, żeby te wyspy wróciły do Japonii i bardzo proszą rząd japoński, żeby im dał jedną wyspę, na której oni będą mogli powiedzieć, że to jest Ainu Moshir, czyli że to jest nasza ojczyzna, że to jest kraj, w którym my właśnie tutaj żyjemy. Oni się zaczynają kształcić, oni zaczynają mieszkać w innych okolicach niż tylko swoje jakieś zamknięte getta. Oni uprawiają swoją kulturę, kultywują swoje obyczaje. Wiele wycieczek jeździ w miejsca i bierze udział w ich festiwalach. I już jak gdyby nie ma tej ogromnej dyskryminacji, która jeszcze wiele lat temu była. Tak jak gdyby odrobinę Japończycy się zmieniali, odrobinę się też zmienili do Koreańczyków, których kiedyś w sposób okrutny traktowano. Kiedy zagarnięto Koreę w 1910 roku, sprowadzono na terytorium Japonii 2,5 miliona Koreańczyków, którzy pracowali głównie w kopalniach i bardzo ciężko. Byli obywatelami absolutnie drugiej kategorii, a kiedy się wojna skończyła i trzeba było... Koreańczyków sprowadzono, tak? Tak, Koreańczyków. Tak, a kiedy się wojna skończyła, to wielu z nich kazano ich, dano wybór, albo żeby wrócili do Korei. Ci, którzy nie wrócili do Korei, a to jest właśnie 600 tysięcy, zostali na terytorium Japonii, nie znają, często to trzecie pokolenie, nie znają języka koreańskiego, czyli są w miejscu, w którym się urodzili i wychowali. Ja sama miałam wiele kontaktów z takimi Japończykami. Co roku jest takie stowarzyszenie Koreańczyków, Japończyków, sympatyzujących z Koreą Północną i oni co roku urządzali wielkie spotkania z całą dyplomacją w pięknych miejscach. Oni ślą do Korei Północnej $1000. Oni tam jeżdżą, bywają i ciągle są byli źle traktowani przez urzędy japońskie. Ci, którzy chcieli się ukraść, schować swoją tożsamość, zmieniali nazwiska, ale tego się nie da ukryć, bo w Japonii istnieją rejestry rodzinne, formalnie zakazane, nieformalnie istnieją. I każdy pracodawca, przyjmując nowego pracownika, sięga do tego rejestru i patrzy, czy on nie ma w rejestrze zapisane, że ma korzenie koreańskie. Jak ma, to go nie przyjmuje. Podobnie jest z ludnością zwaną eta. Ale jeszcze gorzej byli traktowani. Oni kompletnie żyli na peryferiach społeczeństwa japońskiego. W Tokio w 86, 7, 9 chodziłam do dzielnicy, która się nazywała Etadori. Już tej ulicy nie ma.
I tam właśnie byli ludzie jednakowo ubrani, biedni, mieszkający w jednakowo biednych domach. Czasami spali pod kartonami. Dzisiaj pod kartonami sypia bardzo wielu Japończyków, ponieważ Japonia przestała być państwem opiekuńczym, postawiła na zachodnią liberalizację, co im się wcale nie sprawdziło. Ich tradycja promowała zatrudnienie od zakończenia studiów do końca życia, dawała gwarancję, bezpieczeństwo. Dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj są systemy kontraktowe. Wiele firm właśnie w tych systemach funkcjonuje, ale wiele wróciło do starego systemu, bo widzi, że bardzo trudno jest zmienić mentalność, tradycje historyczne, to jest wszystko gdzieś głęboko zakodowane w genach. Ale muszę wrócić jeszcze raz do tych Ainów. Chyba cieszy to, że Japończycy zrozumieli, że trzeba tę niewielką społeczność, bo mówi się, że 25 tysięcy osób, to bardzo niewiele, kilka tysięcy osób mieszka w Rosji, ale oni w Rosji są kompletnie rozproszeni, nie mają żadnych praw i w Rosji nikt nie ma praw. Właśnie zapomniałam, że w Rosji nikt nie ma praw. W każdym razie ta społeczność się odezwała, ta społeczność żyje, ta społeczność działa, ta społeczność daje wspaniałe koncerty i tych ludzi się ogląda i oni są coraz bardziej zadowoleni z tego, że mogą się otworzyć i że mogą walczyć o swoje prawa. Najbardziej ucieszyło mnie to, że zażądali dla siebie jednej Wyspy Kurylskiej, bo chcą być u siebie. Chyba to się nie sprawdzi, ponieważ ja nie widzę możliwości rozwiązania tego problemu, bo Rosja nie odda żadnej wyspy z małych Kuryli, bo to już żeśmy sobie powiedzieli, że to było otwarcie puszki Pandory i że trzeba by było robić korekty granic wszystkich chyba możliwych, ale jeszcze chciałam powiedzieć o sporach na Morzu Południowochińskim. Mnie cały czas, kiedy badałam problem Tianxia, czyli chińskiej strefy wpływów, napisałam takie zdanie, że wszystkie spory, które są w tej chwili w tamtym regionie, to jest pozostałość tej koncepcji rządzenia. Ponieważ Chiny założyły, że każdy podmiot, mówię podmiot, bo nie państwo, tylko podmiot, bo to mogły być klany, bo to mogły być małe wysepki, bo to mogły być małe księstwa, że każdy, kto wszedł w ten system zależności ekonomicznej i siłą rzeczy politycznej, ale ona była nieuciążliwa, to każda jedna ta ziemia, najdalej posunięta, Indonezja, Malezja i te wszystkie, które żeście tutaj państwo wymienili, były uważane za terytoria chińskie. Jeżeli zatem takie wysepki tam były, to też były chińskie. Były wyłomy w tej Tianxia. W Tianxia najbardziej wyłamywał się Wietnam, który budował swoją strefę wpływów. Z jednej był cesarzem u siebie, a jak rozmawiał z cesarzem chińskim, to był królem. Natomiast w stosunku do innych poddanych, do państw dookoła, kazał się tytułować cesarzem. I oni wchodzili w konflikty z tymi podmiotami, które uznawały zwierzchnictwo chińskie. I stąd mamy pewne pozostałości konfliktów. Kolejnym takim konfliktogennym, może już nie, ale był, jest Okinawa. To były wyspy Ryukyu, które w 1374 roku złożyły hołd poddańczy cesarzowi Chin. A Chiny kochały Ryukyu. Nawet im słały statki, żeby mogły te statki przepływać z towarem do wyznaczonych portów. I to pływały te statki raz na rok, zabierały, dawały daninę, wymieniały i zabierały towary chińskie i pływały po wszystkich morzach i oceanach Dalekiego Wschodu. I teraz na arenę wchodzi Japonia, która
przez jakiś czas również kłaniała się cesarzowi Chin. Ale Japończycy mają w sobie, w charakterze coś takiego, że są dumni i nie chcą ugiąć karku przed nikim. Są nacją, która uważa siebie za najwyżej postawioną w Azji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę hierarchię społeczną, to Japończycy uważają, że są tuż za białymi ludźmi, czyli bardzo wysoko, że w Chinach wszyscy pozostali są w tej hierarchii niżej. I oni w okresie już tam dawnym parę razy złożyli hołd. Złożyli hołd po to, żeby dostać pozwolenie na handel, a potem już nie chcieli składać hołdu, tylko chcieli handlować. W pewnym momencie, w wieku tam XIV, mieli piratów, którzy napadali na wszystkie statki, które pływały po okolicach. I rozwijając coraz bardziej swoją strefę wpływów, oni uzależnili od siebie ludność Ryukyu. Ryukyu przez pewien okres czasu składało hołd cesarzowi Chin i hołd władcom Japonii, a nawet nie cesarzowi Japonii, ponieważ rządzili szogunowie lub daimyo. Każdy uważał siebie za zupełnie wielkiego suwerena i podporządkowywał sobie inne mniejsze podmioty. Aż w końcu Ryukyu zostało wchłonięte, jako Okinawa zostało wchłonięte przez Japonię. Więc to jest taki jeden obraz, a drugi obraz może jeszcze być, no widzicie Państwo, przeskoczyłam z Ryukyu i już nie wiem. Może na temat Ryukyu jeszcze ja jedno słowo powiem, bo gdzieś czytałem, że mieszkańcy Ryukyu no nie do końca się czują Japończykami. Z tego, że Japończykami to jest tak. Raz, a poza tym z tego, że 50% sił amerykańskich stacjonujących w Japonii stacjonuje właśnie owszem, na Okinawie. Na Okinawie. I mają tego serdecznie dosyć. Tak? Absolutnie. Do okazji. Teraz myślę, że będziemy już zbliżać się do końca naszego spotkania, ale jeszcze bardzo proszę Pani Marta, bardzo proszę Pani Marta Tomczak. Dobrze, to jeszcze tytułem takiego ostatecznego komentarza przy okazji przywołania Ainów i Bronisława Piłsudskiego, to naszym słuchaczom podam taką wiadomość, że akurat w czasie początku pandemii wyszła książka i pewnie w związku z tym, że jednak pandemia się rozkręciła, to nie było o niej głośno. A myślę, że może zainteresować wiele osób. Ainami w Polsce, jeżeli chodzi o język i badania właśnie pod tym kątem, zajmował się przez wiele lat profesor Alfred Majewicz w Poznaniu. I właśnie w 2020 roku wyszła jego taka duża monografia z tekstami archiwalnymi i z dużym opracowaniem, bardzo skrupulatnym, zatytułowana Japonia późnych lat okresu Meiji, oczyma Bronisława Piłsudskiego. To jest wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i wydaje mi się, że bardzo warte jest przejrzenia dla tych, którzy są zainteresowani. Oczywiście o Ainach jest dużo więcej, natomiast to akurat łączy te dwa tematy, które zostały dziś wywołane. Ja sobie tylko myślę, że jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju kwestie dominacji w Azji i na przykład poglądów Japończyków, to myślę, że to są bardzo trudne sprawy i pewnie są różnorakie poglądy na ten temat również wśród Japończyków. Myślę, że też naszym słuchaczom można wspomnieć o tym, że można poszukać też takich idei jak na przykład panazjanizm, które w jakiś sposób Japończycy próbowali formować i wspierać pod koniec XIX, na początku XX wieku, które być może, gdyby nie poszły w złą stronę, to nie okazałyby się zgubne, a być może pomogłyby w jakiś sposób w jakby równym traktowaniu różnych narodów, nie tylko w Azji, ale też na świecie. Natomiast no niestety poszły w złą stronę. Natomiast dodatkowa jeszcze rzecz o Okinawie. Ja zawsze myślę sobie w ten sposób, że gorzej mogłoby być jednak, gdyby Okinawa została
została chińska. Więc mimo tego, co tam się dzieje, a mogłoby się dziać, to jednak uważam, że życzę Okinawie jak najlepiej. Natomiast wydaje mi się, że to było jest i szczęście Ryukyu, że nie trafiła jednak mimo wszystko później w ręce chińskie. No tego nie możemy przewidzieć ani powiedzieć. Dziękuję za ciekawy głos. No jeśli można jeszcze dwa zdania. Bardzo proszę, pan doktor Kozłowski. Bardzo proszę. Jeszcze dwa zdania może tylko. Nie chciałbym wchodzić w jakąś polemikę z panią doktor, ale rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o stosunek do Japończyków w Azji, przynajmniej południowo-wschodniej, to tutaj dużo się zmieniło, czy jest to pewnego rodzaju proces i obserwujemy jakby zmiany, bo bagaż negatywnych doświadczeń oczywiście jest ogromny, niemniej są też doświadczenia pozytywne. Tak. I to nawet ja bym powiedział, że w dłuższym okresie czasu, kiedy się śledzi literaturę dotyczącą relacji czy stosunków w tamtym regionie, w okresie nawet międzywojennym, no to jednak zwraca się uwagę chociażby na Tajwanie, jakich zmian dokonano dzięki Japończykom. Zmian w gospodarce tego kraju, w kulturze rolnej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest również obecne. Ja myślę, że tutaj bardzo mocno pracuje na rzecz Japończyków czynnik ich pewnej przewagi gospodarczej w zakresie techniki i tak dalej, i tak dalej. Dość powiedzieć, żeby już nie rozwijać bardzo tego wątku, ale dla mnie było bardzo takie, można powiedzieć, na początku nawet zaskakujące, kiedy byłem w Singapurze, i tam z lektury różnych książek, które miałem za sobą, spodziewałem się, że tam będzie do Japończyków właśnie taki wywodzący się z przeszłości wojennej stosunek. Okazało się, że to jest, można powiedzieć, w stanie dużego zaniku. I można było tam spotkać wiele właśnie takiej demonstrowanej sympatii wobec Japończyków. I dość powiedzieć, że na przykład jeśli chodzi o kierownictwo Singapuru, premiera Lee Hsien-lunga, to miał znakomite stosunki z premierem Abe. Ciągle miał jakieś powody, żeby go inspirować do różnych rzeczy, na przykład wiele starań, i to było wręcz, można powiedzieć, takim majstersztykiem i sukcesem dyplomatycznym Singapuru, kiedy przekonano Japonii do włączenia się do takiego projektu amerykańskiego pod tytułem Trans-Pacific Partnership, prawda, w 2013 roku. Także ten obraz jest niejednolity, nacjonalizmy występują zarówno po stronie japońskiej, ale nie brakuje ich u Koreańczyków, nie brakuje ich u Chińczyków, może w samej Azji Południowo-Wschodniej, tutaj mamy specjalistę, pana ambasadora, to nam mógłby powiedzieć więcej, ale ja tam trochę tych nacjonalizmów może było mniej, albo nie dość uważnie to śledziłem. Dziękuję. Ja jeszcze bym dodała tak na szybciutko, że jakby Japończycy po wojnie też bardzo odpracowali swój negatywny imidż właśnie w Azji Południowo-Wschodniej i do dziś bardzo dużo projektów, na przykład odnowy zabytków, czy to w Kambodży, czy w Laosie, czy w Wietnamie jest, a także, żeby była jasność, również w Chinach bardzo wiele projektów dotyczących właśnie ochrony zabytków, konserwacji jest fundowanych, było i jest fundowanych z funduszy japońskich. Więc Japończycy jakby mając właśnie ten bagaż negatywny, bardzo dużo pracowali, bo jednak przewaga ekonomiczna lub być może jakby bardzo dobra gospodarka nie oznaczają automatycznej pomocy na przykład innym państwom lub na przykład polityki właśnie kulturalnej tego typu. Japończycy w nią weszli właśnie i zresztą dość z pomysłem
jednomyślnie. Więc to rzeczywiście się zmienia, a kwestie Tajwanu i ich relacji dzisiejszych z Japonią, myślę, że są tematem w ogóle na całkiem nowe spotkanie, bo to czemu Tajwańczycy postanowili, że będą się doszukiwać większych koneksji z Japończykami niż na przykład ze swoimi, niż z lądem chińskim, to jest jakby inna rzecz, prawda? Temat na pewno jest bardzo ciekawy. Dziękuję. Dziękuję, ale już kończąc jeszcze... Ja poproszę o głos. A, no proszę, tak. Proszę, krótko, bo ten Tajwan to mnie tutaj tak właśnie zainspirował. Powiedziano, że Japończycy na Tajwanie zrobili wiele pożytecznego. Zbudowali, zasiali. Kiedyś to pisałam. I to jest właśnie, chciałam powiedzieć, prawdziwa idea Tianxia. Ponieważ Rosjanie kolonizowali, niszczyli, deptali i wybijali. A w Tianxia, którą wzorowali się Japończycy na chińskim sposobie utrzymywania kontaktów z narodami jakoś uzależnionymi i Chiny robiły wszystko, żeby były drogi, żeby były instytucje, żeby były szkoły i nauka. I tu właśnie chyba widać ten wpływ Chin na postępowanie Japończyków wobec Tajwanu. I chyba dziękuję. Dziękuję. Żeby teraz troszkę utrzymać ten obraz taki zróżnicowany, ja tylko bardzo krótko powiem, że w czasie mojej misji w Manili na początku lat 90. spotkałem byłego partyzanta filipińskiego, który został w ostatnim okresie wojny schwytany przez bezpiekę japońską, wojskową i był przesłuchiwany w Forcie Santiago. On miał duże szczęście, bo wobec niego zastosowano taką w miarę łagodną metodę, że siedział związany w takim stołku, a obok niego stał żołnierz japoński. Była miednica z wodą i on chlapał na niego tą wodą przez 2 godziny. Już po 2 godzinie to każda kropla wody to było jak uderzenie pięścią. No więc tutaj wspomnienia na temat Japończyków są zróżnicowane, prawda? Więc tutaj musimy to zachować. Dziękując wszystkim uczestnikom i słuchaczom, chcę zaprosić na następne nasze spotkanie 30 czerwca. To będzie przed przerwą wakacyjną. Temat jeszcze nie jest ustalony, ale w najbliższym czasie zostanie ustalony i będę bardzo wdzięczny, jeżeli słuchacze będą zainteresowani i będą mogli wziąć udział w kolejnym spotkaniu. Postaramy się, żeby to było spotkanie równie ciekawe, żeby dotyczyło na pewno ważnych spraw dotyczących Azji. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za udział i wszystkim słuchaczom. Dziękuję.